Panie, a coś w ogóle mi to auto, kurczę, tak nie jedzie fajnie. A zwłaszcza przy małych naciskach na pedał gazu, nie wiem, czy silnik korkowy, coś go tam, a może po prostu filtr paliwa już jest zadziadowany i go trzeba wymienić. Stop, na stopie się trzeba zatrzymywać, bo to są drogie rzeczy. Hauge sunt stopie 15. Normalnie apokalipsa. Norweska muzyka w polskim radiu. I tym oto sposobem będziemy zaraz mijać wczorajszy punkt widokowy, czyli długi wodospad. Dobrze, że go wczoraj tu dronem przyłapałem w całości, nawet się udało, bo tam już góra, sam szczyt jest pod chmurką, ale nie zatrzymujemy się teraz już. Jedziemy, już wczoraj była... Wczoraj już była chwila do dla fotoreporterów. Tak, toaleta jest potrzebna, z tym, że ja bym, myślę, ten... O, i korek przy tym, patrz. Ja bym optował, ale jest już bardzo duża potrzeba sikania. Bo ja też mam, i może byśmy załatwili na jakiejś stacji sikanie i jedzenie sam Titi. Jedną przerwą. No, jakiegoś burgera byśmy zjedli. Może. Bo dawno żeśmy nie jedli burgerów. Od wczoraj. No. No, jakiegoś takiego syfa. No, bo ten wczoraj to taki. Taki domowy trochę. Znaczy, no, on był taki po prostu... Średni, o. Na trójkę. No, na trzy. W googlowej skali, bo tam jest chyba 5 gwiazdek, to 3 może dostać. Maksymalnie, nie więcej. No, bo tutaj po trasie Maka chyba żadnego nie ma. Nie ma, bo sprawdzałam. A w Haugesundzie? Może Haugesund? I w McDonaldu byśmy jakiegoś Big Maca przyswoili. Chociaż ja wam powiem szczerze, że ja to najchętniej bym nie jadł. W sumie tak. Bo ja to tak mam, niestety. Ja mogę jeść w ogóle raz dziennie. I ja nie z tym. I najlepiej wieczorem. Bo wtedy mi najbardziej smakuje i najlepiej wchodzi. No, a jak po prostu zjem, to mnie dopadnie zamuła. I sen. No, ale to jakoś ogarniemy, bo tu głodomory są. Begetu. Co muszę mieć, co trzy godziny? Tak, co trzy godziny. No jak dzieci. Bo ja sobie wypraszam i nie jak co trzy godziny. A powinnaś. Już zacząć. I? Nie ma internetu? Nie ma internetu, bo radio nie gra. Nie, radio ściszone. Nie, radio jest. Bo nadal towarzyszy nam nowy świat. I co? Zostało nam 1,54 do celu. Nie ma w Haugesundzie McDonalda? Co za świat? Stavanger są dwa, to jednego nie lepszy niż tu. W
torowku jest krótki kabelek, biały. Musisz go sobie wsadzić tam do ładowareczki, bo ładowareczka okrągła ma dwa wyjścia. Widzi? Lewo. Okrągła ładowareczka i go sobie tam wrzuć do tego. Do schowka i niech się tam respiruje. To, ale to jak to jest, że ty już masz normalnie po baterii? A mnie się też nie ładował. Ale to daj mu trochę, to spokojnie. No ale to jak, a nie, to sprawdź, zobaczmy tego Maca. No jest. Jest hałkę. Ale są tak wstępne. Aha, to taki... I ani żaden ten Mac Drive. Chyba że chcecie wytrwać do Stavanger i w Stavanger jedziemy do Maca się po prostu nażreć w opór. Znaczy nie, no ja wiem, że optymalnie było teraz zjeść i w Stavanger też się nażreć w opór. Takimi pompowanymi tymi. No ale w sumie dawno w Macu nie byłem. Ale ten norweski Mac jest, jak i w ogóle te bułki wszystkie. Inny jest, nie? Inaczej to smakuje i tak jak ten Big Mac, to jest mniejszy w ogóle. Ma być big, a jest small. Tak w porównaniu do polskiej bułki, to ta będzie tak... z 25% mniejsza, mi się zdaje. O 1/4 na średnicy, czy na obwodzie. Ale to by trzeba było, to TVP by musiało tutaj ten temat rozpoznać, obwód i średnica. Ale dobrze mówicie? Dobrze mówicie, tak! Dobrze mówicie! No właśnie wyjechaliśmy sobie z tunelu, takiego 8-kilometrowego, nie jest pod wodą ani nic, tutaj jest przez górę przekrute, ale w ogóle kurczę, szok, co to człowiek potrafi normalnie zrobić? Taką skałę wygryźć i zrobić tunel, ale co ja o tym, nie o tym. No, że bo są ludzie, którzy mają jakąś tą tunelofobię, czy jakby to się mogło, czy może to jak, z jakąś klaustrofobią jest powiązane, że się boją jeździć tunelami. No to tutaj ta trasa to by ich myślę sporo nerwów kosztowała. Ja znam przynajmniej dwie osoby, które się boją jeździć tunelami. Tak. No, także... Także tacy ludzie istnieją naprawdę. Egzystują. I są też tacy, co się boją czarnych kropek. I to się jakoś nazywa. Jak się nazywało? Nie wiem, ale to nie jest fobia. A co to jest? To nie jest zaliczone jako fobia. Tylko co? Tylko jako ten. A tam co się z tyłu dzieje? Jakiś moment jest No to zjeżdżamy, bo sikanie! Ja myślę, że jak mamy za 3 godziny jeść w McDonaldzie. Oho! Decyzje jakieś zapadają. To tutaj mogę tego. Coś tam takiego tylko, żeby wrzucić do żołądka. Nie piął kawę, ale kawę może być też. No kawę bym w sumie też wypił. No nic, idziemy na stacyjkę. Czekaj, bo normalnie zajechałem jak ten wieśniak dramatyczny. Patrz, jakąś delikatną kanapkę albo coś. Z boczkiem i wołowiną. Tak, delikatnie bardzo. A? Jak z tym McDonaldem, że nażreć się i że Stavanger i że zaraz łóżko, jak siadło, no. A wszyscy na diecie. Ojejku, ale siąpi normalnie. No, ale normalnie numer. Nawet nie wiedziałem, że to tutaj coś jest.
tu normalnie pod kolanem, nie wiem czy to tu wejrzy, nie wejrzy pewno, tu jest normalnie pod rzepką, są takie jakieś pewno dwa ścięgna, które to mocują tutaj do kości i normalnie boleje, kucnąć chciałem, ale nie wiedziałem, że tam takie coś może być. A to ciekawe, dopiero jutro może być ciekawy dzień, jak wstaniemy, bo to normalnie jak był pierwszy skok w Hiszpanii, to pierwszy skok i dzień przerwy, bo normalnie w nocy się obrócić nie szło. Taki był zakwas. No, człowiek sztywny jak kawał pręta. Zakupy tam jeszcze jakieś następują, było posikiwane. Woda ta jest z kulsyrami. No, mamy 137 na miejsce. Czyli jeszcze ze 110 na kołach? 17.03 mam być na miejscu. No, ale jak się tu połaszczyły na tego maka? To tak w ramach diety. Idzie banda. Z czym? To ile się tych bułek kupiła? No to są tylko dwie. Z kanelem. Patrycja chciała z kanelem. Ty chcesz z kanelem, a te są małe. Trzy. No, malutkie takie. No, maluteńkie. Dobrze. A później dopchamy McDonald's. No za 3 godziny to już zdążymy zgłodnieć. Agnieszka, szykuj dietę. Szykuj, ale to chyba dla wszystkich już teraz. Tą razą. Tak, żebym mogła gotować za jednym zamachem. Chcesz z kanelem? Nie. A z czekoladą? A daj mi spróbować. To na pewno nie jest dzisiejsze. No to jakby tutaj mikrofalówki dostały pół minuty, to by im się od razu rozjaśniło wszystko. Może coś z kanelem. Nie. Są miękkie z kanelem. Nie chcę, w ogóle nie będę ja. Teraz mi się będzie tylko we flaku przewracało. Jak dziubnąłem kawałek. A dziecko w szoku? Może być? Pojechali? Lepszy wiek, gdzie się zatrzymałeś. No raczej. Ale mamy tu normalnie w tym samochodzie jak cyganie. Naładowane, ale to jest i tak nic, jak byliśmy normalnie z kolegą na tym tripie. Prekestulen jeden dzień, później nocka w Forsand, później żeśmy byli na Sieraku, to już jak żeśmy dojechali normalnie na nocleg pod tym wodospadem Monafosem, to już w ogóle nie było wiadomo gdzie co jest. W bagażniku pełno, tutaj też pełno, tylko nie na kruszyk, bo... No.